Cała ciąża przygotowuje nasz organizm do porodu, organizm kobiety do porodu. Zachodzą potężne zmiany dotyczące również zmian na poziomie tkankowym, zmian wyglądu, objętości. Wargi schromowe stają się większe, pochwa staje się bardziej obszerna. I żeby cokolwiek robić w tym obszarze, to optymalnie takim najkrótszym okresem, ale teoretycznie, też tego nie popieram, to jest 6 tygodni w zakończeniu połogu, ale żeby cokolwiek robić estetycznie w tym obszarze, należy poczekać pół roku, bo od momentu, kiedy pacjentka widzi jakąś nieprawidłowość po porodzie, do momentu pół roku, tego punktu obserwacji, sytuacja anatomiczna zmienia się diametralnie. I faktycznie po pół roku może się okazać, że zabieg operacyjny nie jest w ogóle konieczny. Może być pytanie, dobra, ja przed porodem też uważałem, że moje wargi są przerośnięte, no i przy porodzie proszę mi je skrócić. Anatomia warg jest tak zmieniona przy porodzie, że precyzja lekarza w odniesieniu do tego, co ma być po porodzie, za 6 miesięcy, jest, może nie precyzja lekarza jest ograniczona, ale następstwa tego zabiegu mogą zupełnie odbiegać od tego, czego pacjentka spodziewa się, co będzie za 6 miesięcy. Także musimy być cierpliwi i wszelkie zabiegi z zakresu ginekologii plastycznej, estetycznej w tym obszarze odwlekać do okresu minimum 3–6 miesięcy po zakończonym porodzie.